Jeszcze musi. Proces czyszczenia od początku, czyli zdejmujemy pokrywę, podchodzimy w tym wypadku tak do kranu, nie mamy kranu w tym miejscu, więc nalewamy wodę do zbiornika, który jest przykrywany niebieskim kapselkiem gumowym. Dolejemy płyn z kuba, tak właśnie on wygląda. Więcej nie trzeba. Jedno właśnie z pytań dotyczyło, no i wystarcza, tak? Także nie jest to duża ilość płynu, który potrzebujemy. Znaczy, można dać inny, z tym, że tutaj jednak mówimy o tym, że 97% bakterii coli, bodajże z tego co pamiętam, gorączka zostaje przez ten płyn likwidowana, także warto używać tutaj płynu z kuba. Na początku ten ruch spiralny, w tym czasie właśnie dzięki systemowi Hayata kuba określa sobie parametry pomieszczenia i właśnie już tutaj jestem uniwersalny. Kuba 10-30 jest szybka. Bardzo cichutka, tak.